Dzisiaj czas na pierwszą epicką noc w naszym rancho. A ze mną jest oczywiście nie kto inny jak Jack Frost. Ej, yo, what's nice, nie krzyczymy, bo nie wiadomo, czy nas jakieś straszne coś usłyszy. Nie chcemy nikogo obudzić, bo nie wiadomo, czy czegoś wywołać przez przypadek. Szykuje się gruba akcja, całą noc będziecie razem z nami. Pewnie pamiętacie naszego rudego kota z poprzedniego odcinka. Nie widzieliśmy go w ogóle tego dnia, więc razem z Jackiem postanowiliśmy go poszukać. Mamy nadzieję, że uda się go znaleźć. Wchodzimy do piwnicy od razu? Tak jest, tak! Tak! Jeśli widzowie, jeśli chcecie, to zostawcie subskrypcję na w tym momencie kanale. Suba zostawiacie. 3 sekundy. I uwaga. Raz. Kilka tysięcy łapek w górę. Od razu. Insta. Dobra. I łapka. Tak, od razu. Wszystko. I łapka. Róbcie komplet. 3, 2, 1. O, widzę, że zostawili. Zostawili. Nice! Wbijamy. Stary, od razu piwnica. Bez przeciągania, widzowie. Takie jest to daily. Bez przeciągania. Lecimy! To jest pierwsze wejście, widzowie. Pierwsze wejście do piwnicy. Człowieku, lecimy. Już źle to wygląda. No. Już źle. Yeah. To nie jest zejście, to jest spadek do piwnicy. Spadek. Ej, chyba coś słyszałem tam. To dziwne. Wiesz, ale nie, ktoś łaził, ale nie chcę tak, wiesz, podejmować taki... Dopiero mamy tam zejść. No coś już wcześniej też nawalał w ciągu dnia, nie chciałem ci nic mówić, jest lipa jak nic. Czemu nie mówiłeś mi, stary? Podczas odcinka 2-4 a nie chciałeś mnie straszyć. No nie chciałem, no bo wiesz, głupio i tak dalej. Jak było 2-4, to coś naprawdę, jak nadepnąłeś na jakąś podłogę, myślałem, że to... Podłoga. Nie. Coś nie. Waliło. Coś o, waliło. Więc wchodzisz pierwszy. Dobra, a daj kamerę chociaż może? Masz, masz. Na pewno? A może ty chodzisz pierwszy? Czy ja? Dobra, wejdę. Pokaż tam tylko łeb. Dobra. Tak, ty pierwszy. Zobaczcie, no pokaż to. To jest masakra. Stary, to wygląda jakbyś do podłogi schodził. No nie? Jak mocno. Ja, ale to jest tak strome w ogóle. Ale mocne. Coś chyba znowu słyszałem, czekaj. Dobra, nie wiem. Wchodzę, trudno. Fajne odkrywanie tajemnic wiesz, tego jest, domu. Wiesz co jest najgorsze? No. Że jeśli tu coś jest, to nie ma to drogi ucieczki i będzie mućka. Myślisz, że nie ma ucieczki? Będzie musisz akcja to, tu. Sprawdź to lepiej. Znaczy pewnie już widzisz, że tam nic nie ma, ale sprawdź to, czy nie ma jakiejś, bo w razie czego ja będę uciekał też tam, gdzie ty, bo nie mam wyboru, jak za mną coś się pojawi. Mam, o, nadzieję, że, mam nadzieję, że stary na naszych nagraniach nie pojawiło się ani razu za nami. To widzowie muszą napisać komentarz, w razie czego... Niech piszą, piszcie koniecznie. A my w co, wchodzimy? Tak, trzymaj go, wciąż. Nie, wchodź tutaj! Dobra, idę. Jak tu jest nisko, patrz, patrzcie na mój łeb. Ja, o, tutaj tuż walę, to już muszę być schylony. Co? Ej. Przechodzimy, sprawdzamy, co tu jest, worki jakieś pokrywane. Pokaż tam domu czy coś. Ej! Plany domu! Pokaż to! Co to jest? Plany domu i rozłożenie pokoi! Może znajdziemy jakiś pokój, który jest ukryty. Tak! Czy to jest ten dom, myślisz? Czy to by wychodziło, że... Tak! To jest ta chata! Zobacz, ile tam jest pięter! Wylewka... Kurde! Nie może ty... Nie może tyle pięter w dół jest teraz! Chyba tak, stary. Dobra, ej, bierzemy to na przyszłość w ogóle. Stary węgiel jakiś, daj mi tego kija. A trzymaj, bo mi przeszkadza, no. Węgiel, tu jakiś coś tam jest. Tu, o kurde, pień. Patrz, zaczerwieniony. Czemu jest w kolorze czerwonym cały? Jakby coś tu, nie wiem, czy to mogę mówić, no ale coś tu było dziabane, ewidentnie. Wiecie, no, jak to bywa na wsiuch, albo na ranczach. Kury są zabijane tutaj, no po prostu, żeby przeżyć. Kaczki, kury, gęsi. Nic dziwnego. Piec elektroniczny, brak paliwa i nóż. O kurde. Przy tym jest. Co ja nie powinienem go dotykać, bo nie wiadomo co to jest. No właśnie, już. A patrz, za tobą w ogóle jest trochę więcej niż jeden. O, dużo tych pogrzebaczy jest. No. To się tak nazywa, u ciebie też to się nazywa tak, pogrzebacz? Grzebacz, grzebacz. No, przegrzebasz. Tu jakaś rura schodzi. Ej, mocna ta piwnica nawet. Nie taka a... mała jak myślałem, ale też... Patrz tu jakie rury idą, co to jest? Ktoś powywalał. Grubo. Zapach też jest nietęgi. No, to stąd tak zawala, bo widzowie, ogólnie jak wchodziliśmy, o, jakieś rysunki. Sorry, że to najpierw dobrze, powiedz, dobrze. Zaraz to pokażę, najpierw. Nie, bo chodzi o to, że widzowie tego nie wiedzą, jak się wchodzi czasami, to czuć taki zapach z tych listów, coś i to jest tutaj dokładnie. Znaczy, to jest coś takiego jak pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty, trochę piąty, tak. To jest myślone. Tu domek już rysowało, tu jest kolejny, patrz. Zamiast rysowania na przykład raz, dwa, trzy skreślone, nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 dni w środku. Dziwne rysunki. I patrz, rysujesz dach, 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 dach i dach. Wszędzie jest dach. Dach, no. A co to? O, okno. Okno na świat. Ej, tak, my widzieliśmy je z zewnątrz. Ej, nice. Ty. Zapomniałem o kocie. Jaka sieka te schody. Patrzcie. Pionowa ściana. Tak, tak to idzie. Pionowa ściana. Pionowe są, strasznie pionowe. Ty, coś tu jest. Tak?
Poza śmierdzeniem i ten. Ogólnie to jest kartka jakaś, ale już stara. O! Czy to są... O kurde, jakiś klapek stary, zobacz. Tu. O! Kopeć! Ej, stary, ja się trochę czuję jak na urbexie, powiem ci. No. A my tu mieszkamy. No. Trochę źle. Tak myślę sobie. Co tam jest? Stary, jest oddzielne pomieszczenie całkowicie. Musimy się tam jakoś dostać. Nie wiem jak, ale musimy. Coś tam jest, cholera. Nie? Co zwierzej? O Jezu, jaka tam dziura. Ej, mocno. Czekaj, ja sobie... Czemu tu jest tyle gruzów w ogóle? What? No myślę, że dom się trochę posypał. Ej, ja tu idę tu, bo... I sobie... Och, walę głową. Patrz, i noś czyste nowe spodnie. Jak dotkniesz się gdziekolwiek, już jest brudne. To prawda. To muszę ci kupić w końcu ze spodni, już obiecałem. Widzą, że zrobię, jak zostałem 5000 łapek, więc... Stary, ja tam walę głową. Ja chcę wyjść na zewnątrz. No nie, idziemy tak, idziemy dalej. Let's go. Ruiny! Ruiny widzieliśmy i wcześniej nam mówił też właściciel, że tam są jakieś ruiny. I faktycznie... Coś słychać? Ja też to słyszałem. Muszę słyszeć. One są zamknięte drzwi. Gdzie, gdzie, gdzie? Nie. Co to jest? Dawaj szybko na dwór, bo to jest... Dobra, lecimy. Już sprawdzam. Czekaj, trochę będzie szumiało, widzowie, sorry. Jest otwarta? Jest otwarta! Na kamerze widać więcej rzeczy niż normalnie, więc... Jak wieje! No wieje, wieje. Zimno! Nie widać mnie. Nie, nie widać. Z tamtej strony nie widać. Nie. Dobrze. Coś nie do tego gówna jest wszędzie. Jezu, mieliśmy być cicho, Jack, a ty drzesz. Tragedia, tragedia. Dobra, zamykam to i możemy nie, nie, z tej strony. O Jezu, znowu się... Debilizm. Debilizm. Benek! Stary, ale coś, ktoś tu mieszka. Ej! Przecież kot by tu nie wszedł. To jest do zamykania okna. O, to jest tak z... O Jezu. Patrz, to na gwoździe. Aha, to myślałem, że to jest druga szyba. Albo może jest. Nie, no to jest chyba... To? Co to jest? Chodź zobaczyć. Studnia. Zapomniałeś? Czy bez? Co? Nie wiem, czy bez. Nie wiem. Otwarta? Mhm. Żartujesz. Jo! Ty otwieraj, ty otwieraj. Jak mi... Stary, mocne. Widać te pajęczyny? Oh, stary, da się to zrzucić w dół? Weź sprawdź głębokość tym. Ale co i kręć. To wiadro na tej... Czekaj, przecież jest tyle pajęczyn. Przesrany. Mocarny. Co tu jest? Patrz! Ile robali! O pszczół, pszczoły. Jeszcze jest osa! Stary, jak to skrzypi, a co jeśli w tym momencie coś odblokowujemy na tym ranczu? W sensie, wiesz, jakieś coś... Drzwi otwieramy jakieś czy coś. No, albo wiesz, jakaś postać zaraz wyskoczy. Patrz, nie, jak no pajęczyny co? Ruszam! Zobacz, jak pajęczyny się składają! Widzisz to? O stary, jak to jest głęboko, a co jeżeli jak... Widzisz te pajęczyny tutaj? Tak! To jest nic! Ty nie widziałeś tamtych chyba! O kurde! O tu widzę, o pierdziele! Co tam jest, w ogóle jakiś precz, coś? Leć w dół. Jest dół! Stary, niech tu nigdy z nas nie zejdzie, ale będziemy próbować kiedyś. Czy to nie spadnie? Nie, już jest dno! Teraz, no. Ej, fajne! Nadal fajne, ciekawe w sumie. Coś słyszałem, stary, chyba, ale nie, może mi się wydawało. O, ile jest pajęczyn! W naszym pokoju jest tam okno, otwarte, zapalone światło czy coś. Jest, świeci się. Czekaj, co jest? Co to jest? No nie nasze. To chyba łazienka. Ale co to jest za pokój? Łazienka. Łazienka. Czemu się pali? To nie my. Pojęcia, stary. Nie wiem czemu. Co to jest? Co jest? Poczekaj. Tam się też pali. Tu się pali i tu się pali w oknach. Widać to? Tak. Poczekaj, o teraz. Patrz. Co jest? O tam widzisz, ale przecież nie znam. Zgaszone były no, na 100%. Tak. A my jeszcze na górze nawet nie byliśmy. Ktoś nam wlazł do rancza. Możliwe, ale no kot nie zapalił tego wszystkiego. A wiadomo? Może. Dobra, ej, chodźmy znaleźć tego kota, bo szczerze z nim to jakoś tak bezpiecznie jest. Czy my idziemy od razu tam na ten, czy na ruiny? Chodźmy tak, na środowe.
Chyba tak, no bo te ruiny to jest taka ostateczność, już fajna ostateczność, rzecz. Ostateczność, no. Ale na razie sprawdźmy naszą działkę, mówię. Ej, czy my chcemy tu wejść na pewno o tej porze? Wiesz co, to wygląda jak kompletnie inna działka. No nie? Nie nasza w ogóle. Jakby właściciel tak dla jaj jeszcze powiedział, o wiecie, tu też jest nasze, to właśnie skorzystajcie, coś tak, tam. Tak, a tak naprawdę nie jest, nawet nie jest jego, no. I... A, to wygląda... No. To jak wygląda, to źle wygląda? No. Na tym świetle. Jakby właściciel, wiesz, jakby to było opuszczone x lat i powiedział, dobra, to już jest moje, nie? Bo tam ktoś umierał, ludzie pomierali i tak dalej. Co jest? Prawdopodobnie jestem przewrażliwiony, bo jest tu strasznie trochę. Widzowie, piszcie w komentarzach, jak coś zauważycie, bo cały czas coś słychać, ale my nie możemy zobaczyć tego, nie? W ogóle, Jack. No właśnie nie, że cały czas nie możemy natrafić. Ja zamykam, patrzcie, wszystkie furtki zamykam na bieżąco. Tak jest. Ej, Jack. No? Ktoś chyba zapalił światło w naszej kuchni. Nie wiem, czy ty to widziałeś? Widać to? Jest, tak. Ktoś zapalił się. My zgasiliśmy wszystkie, dobra, światła w domu, dobra. Może zwarcie pewnie. Ach, no tak, przecież to stare miejsce jest dosyć. Więc w sumie jest to całkowicie możliwe. Co tu jest za w ogóle miejsce, w którym nie byliśmy? Stary, nie wiem, zajrzyjmy tam może. Może tam jest Bucio? Nie, no, tam Benek? Nie wszedłby chyba. No nie, no w sumie to było zamknięte, my nie otwieraliśmy tego w ogóle. No, ten nazwa już trzy imiona kotom dał ogólnie, widzowie. Jimmy wymyśla co jeden odcinek, to i nowe imię dla kota. Teraz jest Gucio, teraz jest Benek i coś jeszcze. I też Fiona będzie jeszcze. Tragedia, widzowie. Jest tu, patrz, co, przepraszam, co się stało? Haczyk na drzwi. Ale stary, to jest haczyk, żeby wejść tam, to jest haczyk. Stary, co jest w tym pomieszczeniu, jak chcę tu wejść? No kurde, przecież to do drzwi zawias. Skopa tego nie weźmiesz, na pewno, powiem ci tak. Ty, patrz, zamknięte to jest? Też ale tak. Jest szpara, przez szparę zajrzę. Jest światło. Wszędzie jest światło, ej. To nie jest tak źle. To normalnie tak źle działa. Ja myślałem, że to jest opuszczone, wiesz. Ja też, opuszczone, że jest lipa, a tak naprawdę jest takie małe światełko w tunelu całym, że jakby pójdź ktoś tu żył. Tak, że. No, no, to jest jedno. Ja myślałem o tym, że będzie nam się lepiej żyło, że już światło mamy, więc nie mamy aż tyle roboty. A tu jest też światło jakieś? Całe jest, tak, jeszcze. Aha, to całe. Nie. Tylko tu. Aha, to jest na połowę. Tu jest inne pomieszczenie. Ale jazda w takim razie. No dobra, czyli mamy tylko na pół w takim razie. Tak. Panie, chodźmy w takim razie. Gdzie? Do stodoły. Co tam może być, kot zamknięty? Co to? Co to było? Zaświeć tam. Kot miał czy? Kot. Gdzie? Nie stamtąd? Może tam jest? Gdzieś jest. Wiem gdzie. Na milion procent było słychać. Na milion. Wiem gdzie chyba. Stary, poszedź tam. Co? Tu. Zobacz na tą budę w ogóle. Stary, co to za buda jest? Coś tu mieszkało. Buda klauna to jest. No nie? Stary wygląda jak buda klauna, bez żartu. No. Gdzie on piałczą? Benek, Gucio. Otwierać? Tak. Stary, no, w sumie. Są nasze rzeczy przeprowadzkowe, jakieś coś? Nie. Mi się wydaje, że to tam słyszałem, wiesz, tam. W takim razie chodźmy tam. Co, jeśli to jest z ruin? Sprawdź tu. Tutaj? Się rusza coś. To tak solidnie tam. Sprawdź w środku tylko. Nie ma. Co jest? Nie no, w sensie, stary, dobrze, że słychać. Widzowie, przynajmniej głos tego kota było słychać. Nie wiem, teraz. Czy to kot, stary. Nie wiem, czy to kot. Nie, na 100% kot, na milion, stary. Naprawdę słyszałem miauczanie kota. Ja też słyszałem. Ja mam dobry słuch bardzo i na 100%, tylko że, stary, coś tam trzasnęło, coś tam walnęło i tam było, gdzieś było słychać wtedy kota. No ale gdzie? Kici. Czy tu może? W garażu? A weź sprawdź w tym. Czemu? My tego nie otwieraliśmy, czemu kot miałby być. Nie mam pojęcia, stary. Patrz, ale kutka jest zbita, więc. No. Ej, dziwne, że w ogóle ta kutka jest otwarta, przecież była zamknięta. No właśnie. Jest! Jest! Jest kot! Jest! Ej, kto go zamknął tam? Weź kota na... Chodź, Gucio! Ben! Weź go tam próbuj głaskać czy coś.
biedak, Benek, mały Boże. Kucio, chodź, kć, kć. Napiszcie w komentarzu, że dobrze się znalazł, jest, bo my się stresowaliśmy szczerze mocno. Jest. Ja się też cieszę. Gdzieś on nas prowadzi, stary. Dobra, może nigdzie. Położył się. O, nie ma. Ja jestem za duży, ja bardzo przepraszam, chciałem go delikatnie złapać, ale nie umiem. Coś się chyba ruszyło. Coś się tam ruszyło, na bank, coś się ruszyło na chacie. Coś się na bank ruszyło na chacie. Dobra, Jack, chodźmy, spadajmy stąd może. Jest. Mam go, Jezu. Teraz trzymaj to, a ja pogłaszczę skuba. Benuś, kuchone ty małe takie. Ojoj, patrz jaki. Ojojoj. O, ucieszony, niunio. Ojojoj. Ucieszony. Nie puszczę cię, gnoju mały, idziesz z nami do domu. Ja wiem, że ty jesteś... O, chodź. Do domku wraca. Tak jest. O. O. Czekaj, Bucio. Mieszkasz z nami czy sam? To ciekawe. Na górze się świeci światło chyba. U nas. Co jest? Nie, dobra, wydawało mi się chyba. Tak, wydawało się. Ale kurde, wiesz co? Trochę się... No. Mam takie wrażenie, że on naprawdę gdzieś prowadził. Gdzieś szedł, może uciekał, ale też gdzieś chciał... Coś chciał przekazać, tak, ewidentnie. Patrz, znowu jest zgaszone światło. Znowu jest zgaszone, tak. Że w sensie było zgaszone, zapalone, zgaszone. Tak. Zamknięte drzwi, wszystko? Nie, nie. No dobra, idziemy na te ruiny, czy już nie? Czy w następnym odcinku? Tak, nie, no co ty? Tak mi się zdaje. No chodź. Jedz, kiciuszku, bo całą godzinę cię nie było. No. Ej, czekaj, Jack. Jedna rzecz, żeby nie było to, co jest tutaj w ogóle. Bo chciałem powiedzieć, tak, że on się nie ścikał teraz. Aha, bo go nie było. No. Sika teraz. Weź go, kup trochę prywatności. Przepraszam, wychodzimy. Co jest w kuwecie jego, skoro dopiero go teraz wnieśliśmy? Co, jakiś psychopata szcza do kuwety kota? Nie wiem, stary. Nie mam pojęcia. Ja też nie. Ale powiem wam jedno, żeby nie było oczywiście. Jutro kupimy jakąś fajną kuwetkę czy coś dla kota, żeby też miał fajnie. Bo to jest drugi dzień nasz, czy trzeci, a to coś zostawił właściciel, co wygląda dosyć średnio. O, kupcie zrobił. Tak, dobrze. Kupcia? Widzisz? Dobra. O! Idzie i się boi, idzie. Ale malutki jest skubany. Jak moja noga. Stopa. No. Jest wyposzony i to strasznie. Tak se chodzi? No dobra, to w takim razie co? No idziemy chyba. Idziemy zobaczyć, co się tam dzieje w ogóle. Czy odpuszczamy sobie te ruiny? Widzowie, napiszcie, czy chcecie, żebyśmy zobaczyli te ruiny? Ja mam trochę tak, że właśnie trochę masz rację i trochę, bo te ruiny to są... Nie wiem. Na oddzielny odcinek powinniśmy nieść tam. Kurde, no dużo się tu stało, w sumie powinniśmy opiekować się domem teraz i nie wychodzić z niego, bo szczerze skoro mówiąc... Skoro światło się zapaliło samo, zgasiło się... Znaczy, to ja to rozumiem, że normalnie poszedł na termin, bo są dziziutko dosłownie, ale szczerze... No lipa. To może pokażmy widzom tylko jak one wyglądają z daleka. W sensie co tam jest. Ty myślisz, że widać z daleka cokolwiek stąd? Zostawmy to na inny film w takim razie, dobra. A my zajmijmy się domem, bo jest lipa. Pokazaliśmy oczywiście piwnicę i wszystko. Co zrobić? No, chodź. Dobra, idę. Czemu drzwi się samo otwierają? No. Aaaa! Ja pier... Co to jest? Co? To ta baba ze strychu starej chaty! Tak! Jezu! Ja miałem cały czas. Tak? Tak. Gadem, my nic prawie z tego domu nie zostawiliśmy z tych rzeczy, zarąbisto się. Łe, widzowie to widzą, bo tak kamerą zarzuciłem człowieku jak wędką. Tak, stary, tak. Stary, to się nie spodziewałem się, ja się bałem stojąc tu, bo jest noc, że ty coś głupiego zrobisz zaraz. Tomasz, będziesz z tym kurwa spał, teraz masz. To twoja wina, proszę uprzejmie. Teraz masz gościa, nie chcąc, nie chcesz, ale masz. O kurde, zobaczcie ludzie, to Jesus with siekieras obraz, niesamowity, zobaczcie. Siekiera motyka, piłkarz, bramka, Jezus nabrał trochę jabłka, siekiera motyka, mały wieprz. Ten obraz ładny jest. Halo? Halo, pan żyje? Co,
muszę wpisać. Aaa, widzicie widzowie, tak to jest poza filmem. Oczywiście. Znaczy w filmie, że wiecie, coś trzeba odpisać, coś trzeba zrobić. Która jest godzina, panie? Ja się pytam 10 razy ciebie. Co? Która jest godzina już? Nie mogę. W sensie czas. Bo ja nie wiem, gdzie jest mój telefon. 1:47. What the fuck? 1:47. Nie wiem, czy kamera nie. Ten lampa nie odbija, ale pierwsza. Nie, nie, nie. 1:47. Kurde, późno, długa, prawie na farmie jesteśmy. No. To strach stąd wyjść o 3, jeżeli o 1:47. Jezu, myślałem, że tu coś leży. Myślałem, że tu coś leży. Sorry, morda. Sorry. Ej, trzymaj. Jezu! Durniu, nie! Ale lipa, co? Sam, stary, to jest... Zauważyłeś za każdym razem, kiedy ty jakiś żart wymyślisz, to czy chcą, czy nie chcą, zrobię rewanż przypadkowo. Tak, tak. My się tak już roz... To... Jezu! Człowieku! Jak to... Wejdźmy z kamerą do pokoju i zobaczmy, jak to wygląda, wiesz, jak pierwsze wrażenie. Zamknijmy drzwi, wiesz. Ja się posram tutaj, ja się posram w tym domu zaraz. Witam serdecznie, no to wiesz, tak właściciel nas powinien oprowadzić, a to kolejny piękny punkt. Tak jest, no, no. Proszę uprzejmie, proszę wejść, tutaj babcia mieszkała kiedyś. Ale ją... Nie, fajne pokoje, o tutaj ten. Tutaj też. Ale babcia wyschła! Nie ma, i został pół twarzy tylko. I dupa, ja zabieram to, bo ty nie będziesz spał no, przecież. Nie, nie ma opcji. Mocna nocka, mocna, chodź zobaczyć w tej kuchni, co się dzieje w ogóle. Laptop, ok, wszystko kulowska i tak dalej, ale... Za cicho tu. Bo jak episko wygląda ta zastawa cała. W sensie to jest, wiesz, o? Te meble, ta lodówka, to jest, wiesz, takie... Stare, fajne, no. Ej, ale w ogóle niesamowite, że mamy taką powierzchnię działki na dwie osoby i jeżeli jeden z nas będzie tu nocował, to ja instant albo ty robią film, że sam spędza, bo to jest najgorsza rzecz. Stary. Straszna jest. A w wakacje, stary, na tak wielkiej działce robimy swój staw i tam pływamy całą noc. Na skuterach wodnych i na trawie. Tak, tak dalej, tak. Tak. Yeah. I tutaj w ogóle, tak co? Jest, nic nie dodam, nic, ale widzowie, zobaczcie jedną rzecz w tej kuchni, która mi zaimponiła i widzę Janusza po prostu. A wiem, którego tu wcześniej zauważyli. Sobie, zobaczcie, co to jest. Zobaczcie, jakie smutne, biedne. To hala ma takie. O, konosacz. Nosacz. A my jeszcze widzą, w ogóle nie pokazaliśmy. W następnym odcinku musimy pokazać, co się dzieje i kryje za tymi drzwiami. Dlatego, że my coś tam widzieliśmy. I jeszcze drugiego pokoju nie pokazaliśmy. Tam. O tak. A, no to tam w ogóle nie. Ale to jest zakazane. Trochę tak, trochę tak. To co, co robimy? Stary. Na górę? Nie, no może pokażmy tylko taki rąbek delikatnie, że to jest. Co tam się świeci? A tu barierka. Stary, ja bym szedł spać już. Po prostu kilka godzin już łazimy i tak dalej. Jest... Ja cię zostawiam w tym momencie, ty się baw. Co jest? Ło, panie. Co jest? Ło. Zablokowane przejście. Ktoś szczotkę położył? Ale takie... Nie stary, wiem. Aż ciężko mi uwierzyć, że ona tak spadła po prostu, bo tutaj przypadki to chodzą nie po wiem, ludziach, no ale... Tak, ale to coś może przechodzi. Nie wiem, stary. Stary, my jesteśmy tu sami, no właśnie, to jest paranoja aż po prostu w pewnym momencie. Nie, nie? No wiesz, może wiatr, coś... Do łóżek, no, dobra, do łóżek. Do łóżek. Dobra, widzowie, to co? Do zobaczenia w następnym odcinku, zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję na tym kanale, bo tak dobijamy do 500 000 za rok. Nie, no szybciej. Zbijajcie, widzowie, zbijajcie suby, my tutaj mamy łóżeczka swoje, więc ja się od razu pakuję, zaraz buty zdejmę. Ty do swojego, oczywiście zaraz kurtkę. Nice, subskrybujcie. Tak jest. Bo jest filmy codziennie o 14 i wbijajcie na reakcję do Jacka Frosta, bo tam są epickie filmy. Tak jest, zapraszam, dziękuję za oglądanie. Nice.